Cześć wszystkim. Tutaj Emilia z megadyskont.pl. W tym filmiku chcę Wam pokazać zestaw LEGO City 60003 Alarm Pożarowy. Dołącz do szkolenia Straży Pożarnej Miasta LEGO. Strażacy z City muszą być zawsze gotowi do działania, więc często udają się na różne pozorowane akcje. Jednak tym razem dom, w którym mieli trenować, zapalił się naprawdę. Pomóż ugasić pożar, zanim się rozprzestrzeni. Zestaw zawiera opuszczony dom, wóz straży pożarnej, 3 minifigurki strażaków i inne akcesoria. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Strażacy w tym zestawie ubrani są w czarny kombinezon. Na kombinezonie widzimy odblaskowe paski na górze stroju oraz na spodniach. Paski są zielono-srebrne. Na górze stroju znajdują się również liczne zapięcia, kieszenie oraz pasek. Z tyłu strażacy mają logo Straży Pożarnej oraz kieszonki. Każdy strażak posiada brązowy kask. Twarz pierwszego strażaka pokryta jest kroplami potu. W ręce trzyma piłę elektryczną. Drugi strażak to kobieta. Ma na sobie maskę tlenową. Na plecach nosi butlę z tlenem. A w ręce trzyma gaśnicę. Trzeci strażak ma na twarzy lekki zarost. A w lewej ręce trzyma toporek. Wóz straży pożarnej jest koloru czerwonego. Posiada dwa żółte światła z przodu i dwa niebieskie. Przednia szyba jest koloru niebieskiego. Na dachu wozu widzimy dwie syreny. Z boku pojazdu zamontowane są dwie belki, za które strażak może się przytrzymać. Z obu stron mamy takie przyczepy na narzędzia. Możemy je zaczepić albo wyjąć i dać strażakowi. Po prawej stronie znajduje się wąż. Wąż oczywiście z wodą. Jest dość długi, dlatego strażak wchodząc po drabinie będzie miał możliwość ugaszenia pożaru. Wąż jest oczywiście zwijany. Nie będzie nam przeszkadzał podczas akcji. Z tyłu pojazdu mamy natomiast drabinę, która jest obracana i opuszczana i podnoszona, a także można ją przedłużyć. W ten sposób strażacy mogą dosięgnąć nawet najwyższych budynków. Z tyłu pojazdu mamy również dwa niebieskie światła i dwa czerwone. Samochód posiada 4 koła. Z przodu mamy otwierane drzwiczki z jednej i z drugiej strony i miejsce na kierowcę i pasażera. Przed opuszczonym domem stoi lampa oraz kosz na śmieci. Sam dom ma dachówkę koloru czerwonego, a ściany szare, dwa okna oraz szklane drzwi. Okna i drzwi zabite są deskami. Z boku domu widzimy elementy drewniane. Oczywiście wykonane są z klocków Lego, ale przypominają drewno. Po prawej stronie domu mamy pokrętło, które stawia nam na dach płomienie. Płomienie ukazują się w czarnej, wypalonej dziurze w dachu budynku. Mamy dwa duże, wyjmowane płomienie i dwa małe. Z tyłu budynku znajduje się beczka oraz szczotka. Strażacy jadąc na pozorowaną akcję zobaczyli, że
Budynek naprawdę płonie. Wysiada pierwszy strażak, za nim dwóch następnych. Pierwszy odważny strażak idzie otworzyć budynek, ponieważ musi sprawdzić, czy w środku nie znajdują się jacyś ludzie. Używa piły elektrycznej, tak żeby jego koleżanka mogła sprawdzić, czy w środku znajdują się ludzie. Ma na sobie maskę tlenową, więc powinna móc oddychać w środku. Strażaczka miała oczywiście ze sobą gaśnicę. Na szczęście w środku nikogo nie było, więc mogą zacząć akcję. Ostatni strażak rozmontowuje sprzęt, wyciąga węża z wodą i wspina się po drabinie, żeby ugasić pożar. Strażak gasi pożar. Jak widzimy, płomienie powoli ustają, aż akcja zakończyła się sukcesem. Widzimy w dachu budynku wypaloną dziurę, ale to nic, bo mogły być większe szkody, gdyby nasi strażacy nie zdążyli na czas. W zestawie znajdują się również naklejki na wóz strażacki oraz na deski. W pudełku mamy również instrukcję obsługi. Na końcu jednej z nich znajduje się całe miasto Lego City. Tutaj mamy drugą, jak zbudować dom. A na końcu tej instrukcji obsługi znajdziemy ilość elementów w tym zestawie. Jeżeli chcecie kupić ten zestaw ze strażą pożarną Lego City, to znajdziecie go na megadyskont.pl. Po prawej stronie znajduje się wąż. Wąż oczywiście z wodą. Jest dość długi, dlatego strażak, wchodząc po drabinie, będzie miał możliwość ugaszenia pożaru. Wąż jest oczywiście zwijany. Nie będzie nam przeszkadzał podczas akcji. Z tyłu pojazdu mamy natomiast drabinę, która jest obracana i opuszczana i podnoszona, a także można ją przedłużyć. W ten sposób strażacy mogą dosięgnąć nawet najwyższych budynków. Z tyłu pojazdu mamy również dwa niebieskie światła i dwa czerwone. Samochód posiada 4 koła. Z przodu mamy otwierane drzwiczki z jednej i z drugiej strony i miejsce na kierowcę i pasażera. Przed opuszczonym domem stoi lampa oraz kosz na śmieci. Sam brązowy kask. Twarz pierwszego strażaka pokryta jest kroplami potu. W ręce trzyma piłę elektryczną. Drugi strażak to kobieta. Ma na sobie maskę tlenową. Na plecach nosi butlę z tlenem, a w ręce trzyma gaśnicę. Trzeci strażak ma na twarzy lekki zarost, a w lewej ręce trzyma toporek. Wóz straży pożarnej jest koloru czerwonego. Posiada dwa żółte światła z przodu i dwa niebieskie. Przednia szyba jest koloru niebieskiego. Na dachu wozu widzimy dwie syreny. Z boku pojazdu zamontowane są dwie belki, za które
Strażak może się przytrzymać. Z obu stron mamy takie przyczepy na narzędzia. Możemy je zaczepić albo wyjąć i dać strażakowi. Cześć wszystkim. Tutaj Emilia z megadyskont.pl. W tym filmiku chcę Wam pokazać zestaw LEGO City 60003 Alarm Pożarowy. Dołącz do szkolenia Straży Pożarnej miasta LEGO. Strażacy z City muszą być zawsze gotowi do działania, więc często udają się na różne pozorowane akcje. Jednak tym razem dom, w którym mieli trenować, zapalił się naprawdę. Pomóż ugasić pożar, zanim się rozprzestrzeni. Zestaw zawiera opuszczony dom, wóz Straży Pożarnej, 3 minifigurki strażaków i inne akcesoria. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Strażacy w tym zestawie ubrani są w czarny kombinezon. Na kombinezonie widzimy odblaskowe paski na górze stroju oraz na spodniach. Paski są zielono-srebrne. Na górze stroju znajdują się również liczne zapięcia, kieszenie oraz pasek. Z tyłu strażacy mają logo Straży Pożarnej oraz kieszonki. Każdy strażak posiada... W środku nie znajdują się jacyś ludzie. Używa piły elektrycznej, tak żeby jego koleżanka mogła sprawdzić, czy w środku znajdują się ludzie. Ma na sobie maskę tlenową, więc powinna móc oddychać w środku. Strażaczka miała oczywiście ze sobą gaśnicę. Na szczęście w środku nikogo nie było, więc mogą zacząć akcję. Ostatni strażak rozmontowuje sprzęt. Wyciąga węża z wodą. I wspina się po drabinie, żeby ugasić pożar. Strażak gasi pożar. Jak widzimy, płomienie powoli ustają, aż akcja zakończyła się sukcesem. Widzimy w dachu budynku wypaloną dziurę, ale to nic, bo mogły być większe szkody, gdyby nasi strażacy nie zdążyli na czas. Ten dom ma dachówkę koloru czerwonego, a ściany szare, dwa okna oraz szklane drzwi. Okna i drzwi zabite są deskami. Z boku domu widzimy elementy drewniane. Oczywiście wykonane są z klocków Lego, ale przypominają drewno. Po prawej stronie domu mamy pokrętło, które stawia nam na dach płomienie. Płomienie ukazują się w czarnej, wypalonej dziurze w dachu budynku. Mamy dwa duże, wyjmowane płomienie i dwa małe. Z tyłu budynku znajduje się beczka oraz szczotka. Strażacy, jadąc na pozorowaną akcję, zobaczyli, że budynek naprawdę płonie. Wysiada pierwszy strażak, za nim dwóch następnych. Pierwszy odważny strażak idzie otworzyć budynek, ponieważ musi sprawdzić, czy w środku...